Dla takich kibiców naprawdę chce się pracować i to pracować jak najlepiej i dać siebie wszystko. Hej, Siemano Wam wszystkim, tutaj Alessandro. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego ostatniego sezonu w Wiśle Kraków w FMie 2014. Zatem, kolejne dwa spotkania przed nami. Dzisiaj przed nami dwa wyjazdy na Śląsk, bo najpierw gramy na wyjeździe ze Śląskiem w Wrocław, a następnie jedziemy do Chorzowa na mecz z Ruchem. Rozpoczynamy, rzecz jasna, jak zwykle tradycyjnie od krótkiego przypomnienia tego, co stało się w, pomiędzy odcinkami, a także w ostatnim odcinku. Zatem, jak pamiętacie, ostatnio dwa do zera wygraliśmy na własnym boisku z pogonią Szczecin po dwóch trafieniach Macieja Gajosa no i później ta dosyć pechowa porażka z widzewem 2 do 3 na wyjeździe tam prowadziliśmy już 2 do 0 taka informacja dla tych którzy nie oglądali poprzedniego odcinka no było tam sporo emocji już myślałem że sięgniemy po kolejne trzy punkty wygramy drugi mecz rzędu, no ale niestety tak się nie stało. Straciliśmy potem trzy gole w meczu z widzewem, no i porażka w Łodzi 2 do 3. Później również dosyć niespodziewana porażka z Jagielonią 1 do 2. Tam prowadziliśmy po golu Mateusza Szwocha 1 do 0, no ale później niestety najpierw samobójczy, samobójczy gol Prelewicza, później również Jagielonia strzeliła drugiego gola, no i rzecz jasna, kolejna wyjazdowa porażka. Później mecz z Piastem Gliwicy tam męczyliśmy się z ostatnim zespołem Ekstraklasowym a to dlatego, że dosyć, dosyć wcześniej z boiska został wyrzucony Marko Jovanović za brutalny faul na Rwalu. Czerwona kartka dla Serba, no i y, trafiliśmy do siatki za sprawą Michała Nalepy, no i dosyć y, Ciężkie było to spotkanie. Do końca musieliśmy tutaj w dziesiątkę bronić tego wyniku, no, ale na szczęście się udało. No i dosyć skromnie pokonaliśmy zespół Benjaminka Piaszglwice 1 do 0. Później mecz na własnym boisku z Lechem Poznań. No i spodziewałem się tutaj trzech punktów. Powiem wam szczerze, ponieważ Lech jest w tym sezonie w dosyć słabej formie, natomiast my na własnym boisku, no tutaj niemal w każdym meczu zgarniamy trzy punkty. No i to była, moi drodzy, pierwsza moja porażka w tym sezonie na własnym boisku w ekstraklasie przegraliśmy aż 0 do 2 byliśmy dużo dużo gorsi co widać tutaj po ocenach moich piłkarzy w meczu właśnie z Lechem Poznań no i Poznaniacy mistrzowie polski notabene z poprzedniego sezonu ograli nas dosyć pewnie 2 do 0 no i później meczy trzeciej rundy Pucharu Polski trafiliśmy dosyć szczęśliwie trafiliśmy na Awię Świdni jak pamięta z ostatniego odcinka no i tam dosyć gładko wygraliśmy to spotkanie. 3 do 0 gole Gajosa, Styjcza i Dawida Kamińskiego. No i awansowaliśmy do ćwierćfinału, gdzie trafiliśmy tutaj, jak widzicie, na zespół Łódzkiego Widzewa. Spójrzmy tutaj, jak przedstawiają się pary ćwierćfinałowe. No jak widzicie, odpadła tutaj i Legia Warszawa, i wcześniej także Lech Poznań. Zatem, dwa i nasi najwięksi rywale tutaj już są poza burtą Pucharu Polski. Tak, tak wyglądają pary ćwierćfinałowe. Zawisza Śląsk. My gramy z Widzewem. Jagielonia z ruchem chorzu, natomiast lechia z górnikiem zabrze. No moi drodzy, powiem Wam szczerze, że... Tutaj gorąco wierzę w to, że mamy szansę na powtórzenie sukcesu z poprzedniego sezonu, czyli jak widzicie tutaj obronę Pucharu Polski. No ale skupmy się również na Lidze, bo w tym moim ostatnim sezonie w ogóle nie tylko w Wiśle, ale również w tej grze, ponieważ już za około tydzień, już nawet mniej niż tydzień, bo dzisiaj mamy niedzielę 2 listopada, natomiast 7 listopada w piątek na rynek wchodzi FM 2015. No i tutaj odpowiadając na Wasze pytania z poprzedniego odcinka, to zamierzam oczywiście również prowadzić karierę i pojedynczą, czyli tą właśnie pojedynczą karierę i także w trybie online z jednym tutaj z youtuberów właśnie w fm 2015 dobra teraz rozpoczynamy mecz ze Śląskiem Wrocław dzisiaj jak widzicie tutaj spora niespodzianka Górnik Zabrze pokonał Legię Warszawa 1 do, do, 1 do 0 Lechia zremisowała z Piastem Zagłębie rozgromiło pogoń tak przedstawia się tabela ligowa po 15 a w przypadku niektórych drużyn nawet 16 rozegranych kolejkach zatem Górnik Zabrze dosyć niespodziewanie na czele tabeli. Dalej legia na miejscu drugim. Tyle samo punktów mają legioniści, co zespół z zabrza. Dalej widzę wuj, miejsce trzecie, 29 punktów, górnik. Przepraszam, oczywiście zagłębie. Lubin, miejsce czwarte 29 punktów. My na miejscu piątym punktów mamy 26, no ale jedno spotkanie rozegrane mniej. Również Korona 26 punktów, tyle samo co my, no i ruch Chorzów 25 oczek, a nasz dzisiejszy rywal Śląsk-Groszk dopiero na miejscu 12, aż 8 porażek już w tym sezonie poniósł zespół z Dolnego Śląska, no i mam szansę dzisiaj na zwycięstwo wyjazdowy, aczkolwiek no słabo, słabo gramy na wyjazdach, nie ma dwóch zdań mało jednak tych zwycięstw jest. o ile u siebie gramy bardzo dobrze, tylko jedna porażka, no to na wyjeździe jakoś rzadko niestety zdarza nam się sięgać po trzy punkty na ostatnich dwóch miejscach w tabeli Pogoń Szczecin miejsce 15 i ostatnia w tabeli Olimpia Grudziądz na miejscu 16 dobra, zatem teraz przechodzimy sobie do ustalenia taktyki a raczej ustaleń personalnych na to spotkanie teraz spójrzmy może kogo ewentualnie moglibyśmy wystawić na to spotkanie Jowanowicz, no właśnie on tutaj będzie pauzował z powodu rzecz na czerwonej kartki zatem wraca Michał Nalepa do pierwszego składu João Martial również wypada nam ze składu ponieważ ma bardzo słabą kondycję zatem Bartosz Salamon w jego miejsce, Prelewicz w jego miejsce Kołodziejczak, Nitrański pozostanie na prawej stronie obrony Magdid jako rygiel defensywy no tutaj może damy szansę Szejkowi Bągrę Frankowski on również ma bardzo, bardzo słabą kondycję. Zatem w jego miejsce na boisko, oczywiście, reprezentant Polski Tomasz Hołota, w miejsce Szewczyka, oczywiście, Elvis Manu na, prawe, na przepraszam, lewe skrzydło. Na prawym pozostanie Maciej Gajos jako ofensywny, środkowy pomocnik Mateusz Szwoch, no i Dawid Kamiński również pozostanie jako napastnik. Mentalność damy sobie standardową. Styl, styl, styl zrównoważony, nie, może zostawimy sobie jednak płynny No i tak Marta Frankowski, Szewczyk Ci piłkarze poza ławką rezerwowych, ponieważ no i tak, raczej w tym spotkaniu nie wystąpią ze względu na dosyć słabą kondycję No i oczywiście zawieszony za kartki Marko Jowanowicz, to zawieszenie potrwa aż 3 mecze, zatem oprócz tego spotkania chyba jeszcze a nie, tutaj dwa spotkania, na dwa spotkania zawieszony Marko Jowanowicz, tak więc no tutaj jeszcze przez dwa mecze będziemy musieli sobie radzić Bez tego zawodnika No i tak właśnie będzie wyglądała Nasza wyjściowa jedenastka na to spotkanie Natomiast na ławce rezerwowych pozostaną Szromnik, Kujawa, Stilicz, Prelewicz Zdzisław Szczepański, magdicz, A także Hamdi, Salichi. Dobra zatem zgłaszamy sobie Taki właśnie zespół No i przystępujemy do rywalizacji Ze Śląskiem, Wrocław Śląsk, Wrocław, który dzisiaj wystąpi w następującym zestawieniu W bramce z numerem pierwszym Budzilek, dalej 24 prawej strony Tadeusz Socha, numer 3 to Adam Kokoszka, 34 nasz były Damian Lepiarz nasz były zawodnik, który tutaj za darmo przeniósł się właśnie do Wrocławia jak widzicie, no nie za bardzo sobie u nas pograł, prawa strona, przepraszam lewa strona obrony to Mariusz Pawelec dwóch defensywnych pomocników, Sobotka i Przemysław Kazimierczak z Paweł Stolarski na prawym skrzydle, Szymon Pawłowski w środku Boliewicz na lewym skrzydle, no i w ataku jeden z najlepszych strzelców zeszłego sezonu, czyli Brazylijczyk Renatinho, dobra zatem analiza przedmeczowa Tutaj jak pokazują typowania przedmęczowe Jesteśmy faworytem tego meczu No to oczywiście ze względu na to, że Śląsk jest dosyć nisko w tabeli No ale oczywiście rzecz jasna Musimy tutaj mieć się na baczności, no bo jednak Na wyjeździe spisujemy się dosyć słabo No i tutaj musimy powiedzieć naszym Zawodnikom, żeby zagrali tak jak w ostatnim meczu No w ostatnim meczu za rywala mieliśmy Awiem Świdnik, zespół, który spadł Z pierwszej ligi w zeszłym sezonie, tak więc tutaj No nie ma co porównywać tych dwóch rywali No ale mam nadzieję, że wynik Tego spotkania, no bym był bardzo ucieszony gdyby był podobny do tamtego poprzedniego trzeciej rundy Pucharu Polski. No i pierwsza akcja, ale już szybko przerwana przez grę, tak więc tutaj czekamy na jakąś pierwszą akcję. Mam nadzieję, że będzie to akcja naszej drużyny. No niestety jest to akcja póki co Śląska Pawłowski. Pawelec. A teraz dalekie rozegranie, dobrze przejął tę piłkę Tomasz Hołota. Tomasz Hołota to oczywiście rzecz jasna były zawodnik Śląska. Uwaga, bo teraz ładnie rozgrywamy piłkę. Na prawej stronie jest Nitrański do tyłu, do Hołoty. Ten do Sheika Bongre. Szejk Bągrę, Foch. Jest jeszcze Mateusz Foch. Co zrobi? Bągrę Hołota. Potrafi uderzyć do Manu. Manu! Ależ kapitalny gol Elvisa Manu. No nieprawdopodobnie zrobił to Holender. Taką piękną podcinką tuż przy słupku pokonał golkipera gospodarzy. No i mamy dosyć... Dosyć, no pięk dosyć ładną akcję, 1 do 0. Uwaga, bo teraz dośrodkowanie w pole karne. Był tam Maciej Gajos, no ale przejęli piłkę zawodnicy Śląska i szansa na kontratak. Świetnie teraz Nitrański sobie tam poradził. Jeszcze tutaj nie przejmujemy piłki. Renatinho, Renatinho Stolarski. Świetnie teraz ekwilibrystyczny sposób przemysław tytoń wybronił to uderzenie byłego gracza właśnie i wychowanka naszej drużyny Pawła Stolarskiego. Jest Szejk Bongre. uwaga do Szwocha, ten do Bągre. Bągre do Elvisa Manu i jeszcze tutaj nie udaje się Wybić piłki Szwoch, no i jaka decyzja Arbitra będzie, rzuty karny Dla naszej drużyny, faulował Damian Lepiasz. no i Do wykonania jedenastki podchodzi Etatowy wykonawca rzutów rożnych, Rzutów karnych, Maciej Gajos Bardzo mocne uderzenie, jest bramka dla Wisły, 45 minuta Spotkania, zatem do szatni Strzelamy drugiego gola Śląskowi I prowadzimy już 2 do 0 no oczywiście tutaj nie ma co jeszcze się cieszyć z trzech punktów, no bo podobnie, podobnie było przecież w spotkaniu z widzewem, tam również prowadziliśmy 2 do 0, no i później straciliśmy aż 3 gole, no i... Nie wywieźliśmy z Łodzi ani jednego punktu no, Dzisiaj mam nadzieję, że będzie inaczej No ale musimy być bardzo skoncentrowani Teraz Nitrański przejmuje piłkę Jeszcze zespół, zespół Śląska Jeszcze tutaj wybijamy futbolówkę No ale ostatecznie wciąż będą przy niej zawodnicy Gospodarzy tego meczu Jeszcze Tadeusz Socha Jeszcze Paweł Stolarski Tutaj dał Łatwo się ograć Kołodziejczak Ale dobra interwencja naszego zespołu No i Elvis Manu Mateusz Foch, zagranie bardzo dalekie do Kamińskiego, ale niedokładne Jeszcze Paweł Stolarski, przy nim jest Kołodziejczak Macola uderza, no i bramka dla zespołu Śląska Wrocław No źle troszeczkę ustawiony był w tej sytuacji Przemysław Tytoń No i Macola strzela gola na 1 do 2 Mam nadzieję, że tutaj nie, nie powtórzy się sytuacja z meczu z widzewem, no bo naprawdę to by już było przegięcie, gdyby dwa mecze z rzędu prowadzimy 2 do 0 no i tracimy gdzieś nagle tą naszą przewagę. No uwaga, bo rusza Pawłowski. Pawłowski nieatakowany, Renatinho, świetna tam interwencja Bartosza Salomona. Przejmujemy piłkę Dawid Kamiński indywidualnie do Hołoty, ten do Szejka Bongre, Sheik. Bągre do Elwisa Manu. Elvis Manu ładnie podłączył się, Timothy Kołodziejczak do Manu, ten dośrodkował, pa, Mateusz Foch i 3 do 1 dla Wisły Kraków. 3 do 1, tak więc no, mam nadzieję, że ten gol już pieczętuje nasze zwycięstwo we Wrocławiu. No, piękna akcja, w której po raz kolejny wziął udział Elwiz Manu, który rozgrywa dzisiaj znakomitą partię. No i mamy już 3 do 1 we Wrocławiu na Stadionie Śląska. No Mamy 73. minutę, czas może na jakieś zmiany w naszym zespole. Kto tutaj ewentualnie jest zmęczony? No na pewno Maciej Gajos, tutaj jemu należałoby się może odpoczynek. Zatem w jego miejsce Hamdi Salihi, który tutaj, no jak pamiętacie z ostatniego spotkania, słabo bardzo spisał się na prawej stronie pomocy. Również może Semir Stilic, nie on ma dosyć słabą kondycję. No to może Zdzisław Szczepański w miejsce Szejka Bongre przydałby nam się jakiś właśnie defensywny pomocnik ze świeżymi siłami. No i tutaj nasz bardzo utalentowany wychowanek pojawi się na boisku w, mie w miejsce właśnie Sheika Bongre. Mamy 85 minutę prawie spotkania. No i już doliczony czas gry. Jeszcze może jedną zmianę sobie przeprowadzimy tak w samiutkiej końcówce. Ktoś tutaj ma 62%. Tomasz Hołota, zatem w jego miejsce Mario Magdic na boisko. No i już właśnie... Nasze trzy zmiany zostały wyko wykorzystane, tak więc jeszcze uwaga, akcja Wisły, Nitrański, Kamiński, jeszcze dośrodkowanie, jeszcze jedna okazja. Matsola wychodzi zespół w Śląska Wrocław, ale tylko na chwilę, bo Tomasz hołota. No niestety stracił teraz futbolówkę. Uwaga, Renatinio Rusza zespół rywali, ale świetnie tam Szczepański. Kapitalna interwencja. Szwoch. A i szkoda, że ta piłka nie doszła do Kamińskiego. Jeszcze Kamiński! Ależ teraz była szansa i jeszcze Elvismanu. Jeszcze nie koniec tej sytuacji. No co? By się stało, gdyby tam wpadła. Piłka jeszcze, Hołota! Potężnie strzela, no ale broni, broni golkiper Tutaj Śląska-Wrocław. No, piękna akcja po raz kolejny naszej drużyny. No, ale niestety znów piłka nie wpadła do siatki. Jeszcze Szczepański, jeszcze tam zagranie w pole karne. No, ale razem sobie jakoś w defensywie obrońcy Śląska-Wrocław. Jeszcze minuta pozostała do zakończenia tego spotkania. No, i już muszę oczywiście. Przyznać, że moi zawodnicy zagrali dzisiaj bardzo dobrze. Mogę także śmiało powiedzieć, że dzisiaj zagraliśmy bardzo dobre spotkanie i zasłużenie. Wygraliśmy we Wrocławiu ze Śląskiem. Jeszcze pół minuty pozostało do zakończenia tego spotkania. No tutaj, jeszcze na spalonym Renatinho. No i już niebawem zakończy się to spotkanie. No i będzie oczywiście ono okraszone naszym zwycięstwem. Uwaga, jeszcze Mateusz Swoch, jeszcze Elvis Manu, jeszcze nie koniec, jeszcze Kołodziejczak. Po lewej stronie ostatni gwizdek arbitra Śląsk Wrocław, Wisła Kraków. 1 do 3, tak więc tutaj no nie powtórzyła się sytuacja z Krakowa, gdzie rzutem na taśmę wygraliśmy, jak pamiętacie, w pierwszej kolejce T-Mobile Ekstraklasy 2 do 1, tym razem dosyć pewne zwycięstwo. No i oczywiście Mogę tutaj śmiało powiedzieć moim zawodnikom, że jestem bardzo zadowolony z ich gry. Spójrzmy tutaj, Śląsk oddał tylko 7 strzałów, my aż 19. No to pokazuje, w jak dużą mieliśmy w tym meczu przewagę. Tutaj oczywiście Mateusz Foch w świetnej formie, no bo to on został graczem tego spotkania. Zagraliśmy bardzo dobry mecz, postaramy się długo tego nie roztrząsać. Ma to już dobre spotkanie. Mam nadzieję, że nie ostatnie. Gdybym ja prowadził mecz, też podyktowałbym karnego. Współpracuje się nam bardzo dobrze. Dobra, zatem konferencja prasowa już za nami. No a jeszcze taka jedna. Taka jeszcze jedna informacja, tutaj dostałem propozycję rozmowy kwalifikacyjnej z drugoligowego francuskiego Kon, no i właśnie tę rozmowę kwalifikacyjną odbyłem, zatem zobaczmy sobie, czy tak z czystej ciekawości, no bo i tak nie mam zamiaru opuszczać Wisły Kraków, zobaczmy sobie tak z czystej ciekawości, czy, czy, czy już zespół Kon znalazł swojego menedżera, ale chyba tak, bo tutaj nie ma, tutaj już wśród wakatów właśnie wakatu z Kon, zatem zobaczmy sobie... Ja wam w ogóle może pokażę ten zespół, nie wiem czy każdy wie o e, którą drużynę chodzi, zatem e, ona jest gdzieś, e, o właśnie to jest e, ten zespół, o proszę bardzo, Remy Gard, zatem bardzo znany menedżer został tutaj e, menedżerem KOM, były trener e, Olympiku Lyon, zatem tutaj e, mimo, że... E, Odbyłem rozmowę kwalifikacyjną, no to oczywiście ten wakat objął ktoś inny, objął bardzo znany francuski menedżer, tak więc tutaj no ciekawe to jest, że już właśnie jestem zauważany przez takich, przez takich właśnie działaczy takich klubów, już takich dosyć uznanych, no i oczywiście również dużo, dużo lepszych niż nasza krakowska Wisła. Tutaj jeszcze Lukas Guedos, kuźba rozlicza umowę wypożyczenia. Tutaj musimy porozmawiać z menedżerem GKS-u Katowice, aby częściej wystawiał w pierwszym składzie Lukasa Guedesa Spójrzmy, no tutaj 15 meczów i szyściutkie z ławki rezerwowych tutaj Lukas Guedes Wystawiał pan go wystarczająco, wystarczająco często No tutaj 15 występów, no ale wszystkie z ławki rezerwowych Jednak no nie przebije się na razie do pierwszego składu nasz młody zawodnik, syn oczywiście Brazylijczyka Klebera, który jest skautem w naszej drużynie, tak więc tutaj no, być to wielki talent, ale chyba raczej karier tej w Krakowie nie zrobi, no tutaj jeszcze taka miła informacja, widzicie, Alan Uryga, czyli nasz zawodnik wypożyczony właśnie do Grudziądza, strzelił gola w meczu z widzewem no proszę bardzo, ten tutaj y, wydatnie pomógł nam w dogonieniu zespołu z Łodzi No i kontynuujemy sobie dalej. Tutaj jeszcze jakieś informacje? No, i mamy już tutaj oczywiście zapowiedź meczu z ruchem Chorzów na wyjeździe. Tutaj powinniśmy się skupić na defensywnych stałych fragmentach. Dobra, zatem zrobimy tak, jak radzi nam właśnie nasz asystent. Zobaczę sobie jeszcze, czy mamy w ogóle trening ustalony na mecz z ruchem Chorzów. No, bo czasem po prostu zdarza się tak, że zapominam sobie go ustawić a tutaj no, warto by było tutaj jednak jakiś, jakoś ten trening urozmaicać, zobaczymy ofensywa wysoka, zatem jest trening ustawany no ale na, następny, na następne tygodnie już tego treningu ustalonego nie mamy, zatem może w tym momencie sobie go ustalimy zatem damy sobie tutaj może zgranie zespołu przeciętne, następnie na mecz z Lechią panowanie nad piłką, no i na mecz z Olimpią Grudziąc. Damy sobie taktykę, ok, zatem ustalmy sobie tutaj jeszcze trening przedmeczowy w meczu z miedziem oczywiście to będzie gra w ataku, w meczu z Lechią ofensywne stałe fragmenty, natomiast w meczu z Olimpią Grudzią defensywne stałe fragmenty, ok, kontynuujemy, zatem trening już mamy w pełni ustalony na najbliższe tygodnie. No i teraz już oczekujemy na spotkanie wyjazdowe w chorzowie z ruchem jeszcze raport o wyporuszeniach. Spójrzmy może, którzy z naszych zawodników najczęściej tutaj występują w składach. Spójrzmy, no tutaj Lukas Głedec 17 występów, Oskar Wasikowski 100 milu Olsztyn, 12 występów, jeden golno, jest to podstawowy zawodnik 100 milu. Tutaj spójrzmy: Przemysław Lech, Piast Gliwice 15 meczów. 13 aż w pierwszym składzie. No, bardzo fajnie tutaj, że Przemysław Lech jest pierwszą planową postacią w Piaście Gliwice. Kamil Kuczak, Dolkan Ząbki. Również tutaj raczej zawodnik pierwszego składu. Dalej mamy Mateusza Zająca, Arka Gdynia. On tutaj również jest podstawowym bramkarzem marki. Bardzo fajnie, że nasz młody zawodnik tutaj ma szansę na regularną grę. Piotr Zemu, kolejny z zawodników. Piasta Gliwice, zatem zespołu ekstraklasowego. No tutaj on gra dosyć mało, bo tylko 6 występów, 3 z ławki i 6 w pierwszym składzie właśnie tutaj w zespole Piasta Gliwice. Następnie Dariusz Dudka, ruch, przepraszam, Zawisza Bydgoszcz Zawisza pierwszo Bydgosz, pierwszoligowa. Tutaj spójrzmy, 8 występów na razie Dariusza Dudki w zespole. No i tutaj spójrzmy, Adrian Wójcik, on tutaj ma 4 bramki w 9 spotkaniach. W lidze 7 meczów, 3 bramki, zatem no nie najgorsza można powiedzieć średnia naszego młodego wychowanka, 20-letniego. Dalej Grzegorz Marszalik, Kościelnia Krzyważ, no oni już grają tutaj dosyć mało, no także. Troszkę martwi mnie to, że Alan Uryga nie jest zawodnikiem pierwszego składu. Siedem meczów, jeden gol, Alan Urygi w Olympic Grudziądz, Maciej Szymczyk GKS, no to to jest już młodziutki 17-latek, no ale on również tutaj sześć występów zaliczył, tak więc no jakoś tam czasem szansę gry dostaje. Cztery występy demena Burasa w Miedzi Legnica, również bardzo mało, tutaj w lidze tylko jeden mecz i jeden z ławki. No i Michał Bieżało po gąsielce, również raczej on tutaj w pierwszym składzie nie e, grywa. Dobra, zatem e, jest tutaj e, skończyłam się miesiąc październik, no i tutaj e, te wszystkie plebiscyty we wszystkich e, ligach. Tutaj spójrzmy, Mateusz Foch i Elwizmanu Manu e, trafiają do jedenastki kolejki. No tutaj widzimy bardzo dużo zawodników Zagłębia Lubin, które wygrało przecież swój mecz 5 do 1. E, trzech zawodników również e, Ruchu Chorzów, no i między innymi nasz Adrian Wójcik się tutaj znalazł. E, a nie, przepraszam, bo ci dwaj zawodnicy są zawodnicy Miedź Legnica, tak jest. Zatem Helik, a także Wójcik z Ruchu Chorzów trafili do jednostki kolejki. Piłkarzem miesiąca został Michał Żyro, menedżerem miesiąca Michał Probierz. O, ja znalazłem się tutaj na trzecim miejscu. Spojrzmy w ogóle, jak tutaj pre prezentuje się ten plebiscyt. No Michał Probierz już drugi raz z rzędu został menedżerem miesiąca. Mita ta sztuka udała się w sierpniu, tak więc tutaj raz również zostałem wyróżniony. Tutaj również jeszcze te same plebiscyty, tyle że w innych ligach. No i tutaj jeszcze informacja o tym, że spore zainteresowanie ze strony kibiców wzbudziło, będzie wzbudzało nasze spotkanie z Ruchem Chorzów, 7600 biletów. No i, no i naprawdę tutaj trzeba przygotować na ciężką przeprawę. Jeszcze konferencja prasowa przed nami, konferencja prasowa przed meczem z zespołem Ruchu. Trzeba zaleczyć do grona faworytów, tutaj troszkę presji niech będzie ciążyło na zespołu Legii, który, która będzie rywalizowała z Koroną Kielce. Przypominam, że Legia w poprzednim spotkaniu przegrała swój mecz, tak więc tutaj udało się nam odrobić trzy punkty. Tutaj jeszcze opinia zarządu, który jest usatysfakcjonowany stylem, w jaki prowadzą zespół, tak więc no tutaj chciałbym, aby... Aby ten status był na poziomie Że zarząd jest zadowolony z tego jak prowadzi zespół no, ale do tego jeszcze troszkę Tutaj w tabeli musimy się podciągnąć Spójrzmy teraz na zestaw par 17 kolegi T-Mobile klasy. My rywalizujemy z Ruchem, Krakowia Z Pogonią, Górnik Zabrze Gra z Widzewem, no dosyć ciekawy mecz Pierwsza z trzecią drużyną Korona Kielce z Sergiem Kiżniczenką A my z najlepszym strzelcem póki to T-Mobile Klasy W składzie rywalizuje z Legią no, Tak więc trudna przeprawa dla, defensy... dla Defensorów Legii Olimpia Grudzią z Jagiellonia, Śląsk Mieć, Legnica i Zagłębie Piast, Gliwice Dobra, zatem ustalmy już skład na spotkanie Z zespołem Ruchu Chorzów Pan Szymon Marciniak będzie arbitrem głównym Tego spotkania, no i widzimy tutaj 7600 biletów zostało sprzedanych na to spotkanie Tak więc, no tutaj Naprawdę, naprawdę Spora grupa sympatyków Ruchu pojawi się na tym spotkaniu Tak więc, no musimy tutaj bardzo, bardzo Uważać na ten zespół Dobra, zatem Nitrańskiego pozostawimy na prawej stronie obrony, tutaj nie mamy innego wyjścia. W ogóle ta defensywa pozostanie taka sama, bo ona bardzo dobrze spisywała się w meczu z Śląskiem Wrocław. Bą właśnie, może w jego miejsce damy Magdicza, czy może jednak Magdicza damy na środek pomocy, bo tutaj Hołota jest troszeczkę jednak zmęczony. Chyba że jednak zostawimy po prostu Tomka Hołotę na środku pomocy. W ogóle, wiecie co, ja bym w ogóle zostawił taki skład jaki jest. No, ale może jednak dokonamy małych zmian. Damy Magdicza w miejsce, właśnie Hołoty. Albo nie, albo nie tak zrobimy. Hołotę zostawimy i damy Magdicza w miejsce Szejka Bągrę. Tutaj Krystian Kujawa w miejsce nalepe. Nie, to chyba nie będzie dobry pomysł. Frankowski na pewno powędruje w miejsce, w miejsce, w miejsce Szczepańskiego. Szewczyk pozostanie poza kadrą czy też Szewczyka też sobie tutaj damy. Chyba jednak tak zrobimy. Dobra, Szewczyk w miejsce Prelewicza, który tutaj póki co będzie sobie odpoczywał, no bo niestety ostatnio zawalił nam bramkę w meczu właśnie z Jagielonią. no i tutaj wyleciał z pierwszego składu, no bo Kołodziejczak moim zdaniem spisuje się dużo, dużo lepiej, mimo że atrybuty ma sporo, sporo słabsze. Chyba, że jednak damy szansę może Prelewiczowi ma 100% kondycji, Kołodziejczak niech sobie może odpocznie tutaj. Dobra, Salamon, Nalepa, Nitrański, Magdic, Hołota, Szwoch, Gajozmanu i Kamiński. Dobra, taki skład sobie zostawimy. Kołodziejczak niech sobie troszeczkę odpocznie. No i cóż, takim składem chyba wyjdziemy. Mentalność i styl zostawiamy oczywiście z poprzedniego meczu, to będzie standardowy standardowa mentalność. No i spójrzmy teraz w jakim składzie wybiegnie na mura w zespół ruchu chorób w Bramce Kamiński, dalej z prawej strony obrońca z Brazylii Ruan, Ruan, którym się również interesowałem, którego chciałem pozyskać, ale ostatecznie padło na Nitrańskiego. No i tak, środek obrony Michał Helik, bardzo dobry, bardzo utalentowany środkowy obrońca także Tomasz Jodłowiec Moreno z lewej strony w środku Adrian Mrowiec i Kamil Drygas Kamil Włodyka Dudu i Adlas to są skrzydłowi oraz środkowy pomocnik, no i Ondryjka tutaj w pierwszym składzie oczywiście Adrian Wójcik nie może wystąpić w tym spotkaniu z racji tego że jest wypożyczony właśnie z naszego zespołu tak więc tutaj będzie pauzował nasz utalentowany zawodnik w tym spotkaniu no i spójrzmy tutaj tym razem Ruch Chorzów jest faworytem tego meczu no i tutaj poprosimy również o poradę Rafała Miturę, no i już przechodzimy do motywacji, zagrajcie tak jak ostatnio, no to ostatnio bardzo pomogło, tak więc mam nadzieję, że w tym spotkaniu również nam pomoże właśnie taki rodzaj motywacji, no i pierwszy gwizdek arbitra za nami, mamy mecz Ruch Chorzów Wisła Kraków, no i Legia już prowadzi tutaj w Kielcach z Koroną 1 do 0, dosyć szybko, już również Pogoń prowadzi w Krakowie z zespołem pasów. Uwaga, dośrodkowanie. Hołota dobrze wybija piłkę. Jeszcze jednak ruch Chorzu będzie przy piłce. Włącza się tutaj Ruan do tej akcji. Ale troszkę wstrzymana ta akcja zespołu gospodarzy. Jest Kamil Włodyka, Jest Drygas, Adrian Mrowiec, Adlas. Adlas, uwaga, Dudu, groźnie. Dudu, co zrobi? Dudu do dośrodkowuje, świetnie, tam Tytoń kapitalnie piąskuje piłkę, no i szansa na kontrę jest Elwizmanu, Kamiński, Kamiński, uwaga, co zrobi Kamiński? Do Hołoty jest bramka, 1 do 0, świetne wyłożenie piłki od Dawida Kamińskiego do Tomasza Hołoty, no i nasz środkowy pomocnik, który przecież miał w tym spotkaniu nie zagrać od pierwszej minuty, trafia do siatki ruchu Chorzów jest 1 do 0, tak więc tutaj już widzicie, korona prowadzi z legią 2 do 1. Uwaga, Tomasz chołoto, ależ teraz było blisko, żeby piłka do niego dotarła. Jeszcze świetne zagranie do Elvisa Manu, potężnie, no i szkoda, że tam nie zagrywał do lepiej ustawionych partnerów elvis Manu, a zdecydował się na siłowe rozwiązanie. No i niestety nie ma drugiej bramki dla Wisły. Wielka, wielka szkoda, że tutaj nie udało się wykorzystać tej sytuacji. Jeszcze akcja ruchu Ruan. Kamil Włodyka Dudu Do środka, ale strata jest, Maciej Gajos ma tutaj mnóstwo miejsca Maciej Gajos, Ka Kamiński, Kamiński, ależ tutaj znakomicie ograł rywala Dawid Kamiński No i dobra interwencja tutaj jego imiennika również Kamińskiego Tyle, że chyba Sebastiana Kamińskiego No i do przerwy mamy 1 do 0 No i tutaj na razie wszystko wygląda dobrze, ale wiem, że się 2 zna więcej tak też powiemy naszym zawodnikom, tutaj tylko jeden zmotywowany tutaj to samo powiemy indywidualnie poszczególnym graczom na poszczególnych pozycjach wierzymy tutaj w nich, no i mamy nadzieję, że tutaj uda się ten bardzo korzystny dla nas rezultat dotrzymać do ostatniego gwiska arbitra no tutaj dwa zwycięstwa z rzędu na wyjeździe to byłoby naprawdę coś to tutaj znacznie przybliżyłoby nas do czołówki ekstra klasy Ruan kontuzjowany Tak więc tutaj będzie musiał opuścić brazylijczyk boisko Legia przegrywa z koroną 2 do 3 Uwaga Gajos dośrodkowanie w pole karny No i Dudu fauluje Tutaj Magdicza będzie 11. No i Maciej Gajos Tutaj po raz drugi z rzędu będzie miał szansę na strzelenie gola z rzutu karnego. No i właśnie podchodzi do niego były gracz Jagieloni. Uwaga, co zrobi Maciej Gajos 2 do 0. Bardzo ładne uderzenie. No tutaj jeszcze w tym sezonie z 11 metrów Maciej Gajos się nie pomylił. No i tutaj mamy już 2 do 0 dla naszej drużyny. No i tutaj jeszcze zmiana w zespole ruchu. Filip Burkart w miejsce Dudu pojawia się na murawie. No a my świętujemy strzelenie drugiego gola. Abramowicz jest mrowiec. Adlas, uwaga, niebezpiecznie, jest Rafały Nalepa, ten młody, utalentowany zawodnik w barwach ruchu chorzów, kamil Włodyka. Tutaj do nalepy, ten rozciąga piłkę do Moreno, Moreno przed pole karne, ale udaje się wybić piłkę i no już miałem mówić szansa na kontrę, ale tam piłka zupełnie nie dotarła do Dawida Kamińskiego. Jest Adlas, uwaga Burkard, ładne rozegranie, Adlas, no i mamy 1-2, no i tutaj niestety dosyć łatwo jak w masło wszedł w naszą obronę Damianny Adlas, no i strzelił gola na 1-2. Mamy 80. minutę, damy sobie już na kontratak. No i zmienimy również, dokonamy małych zmian personalnych. Zatem tak, w miejsce Tomasza Hołoty, który, jest tutaj, który tutaj jest bardzo zmęczony, wejdzie Szejk Bągrę i Szejk Bongré zajmie miejsce na, jako drugi defensywny pomocnik obok właśnie Mario Magdicza. Cofniemy sobie trochę Mateusza Szwocha do tyłu. W jego miejsce na murawie powęd, pojawi się Przemysław Frankowski, no i tutaj jako, 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 jako cofnięty rozgrywający również trzecia zmiana to Elvis Manu, który gra dzisiaj dosyć słabo, no poprzedni mecz bardzo udany dla tego zawodnika, tym razem Holender no bardzo słabo, tylko 6-4 ocena, no i w jego miejsce tutaj Michał Szewczyk, zatem skrzydłowy za świeżymi siłami na te ostatnie 5 minut, uwaga, bo jest rzut rożny dla zespołu rywali, uwaga, bardzo groźnie, ależ teraz nalepa kapitalnie, no i niestety, niestety jest 2 do 2, Michał Helik, ależ wielka szkoda już prowadziliśmy 2 do 0, no i to o czym mówiłem, tutaj niestety nie potrafimy gdzieś w tej końcówce, nie potrafimy tutaj skupić się na 100%, no i właśnie to są tego efekty. Dobra, jeszcze spróbujemy sobie odbudować to ustawienie, które mieliśmy na początku, no ale nie wiem, czy to cokolwiek już tutaj pomoże, no bo... No cóż, prowadziliśmy tutaj 2 do 0, no i niestety prawdopodobnie mecz skończy się dla nas stratą punktów. No wielka, wielka szkoda, bo już tutaj wydawało się, że jesteśmy tych trzech punktów niemal pewni. No a tak, no cóż, po prostu, ale uwaga, bo jeszcze będzie akcja Wisły, jeszcze Moreno, jeszcze Kamil Włodyka, ale tutaj wybijają daleko gracze ruchu Chorzów. Jeszcze tutaj straciliśmy futbolówkę, jeszcze Iwan Prelewicz. Do Salomona, do tyłu, ten zagrywa do Przemysława Tytonia. No, wygląda to tak, jakby to nam nie zależało na wyniku. Uwaga, jeszcze nalepa, jeszcze Bartosz Salamon, jeszcze Prelewicz Frankowski. ostatnich wizdek No i tracimy niestety, moi drodzy, punkty w chorzowie. No wielka szkoda, bo tutaj mecz mieliśmy już pod kontrolą. No i oczywiście nie jestem zadowolony z postawy moich zawodników, no bo to powinny być trzy punkty. No przecież już prowadziliśmy 2 do 0, no ale ostatecznie mecz skończył się rezultatem. 2 do 2, no tutaj bardzo dużo strzałów w tym meczu mogliśmy oglądać, no i jak widzicie, no mecz bardzo ciekawy, bardzo żywy, szkoda, że nie udało się tutaj sięgnąć po 3 punkty, no bo mielibyśmy już tyle samo punktów co trzecie w tabeli zagłębie, a tak tracimy 2 oczka, no i musimy tutaj szukać trzech punktów w kolejnych spotkaniach, aczkolwiek tutaj sporo pozytywnych aspektów można było w tym meczu zobaczyć, no naprawdę graliśmy bardzo fajnie w ofensywie, no ale niestety nie udało się tego wyniku dociągnąć do samego końca. Tutaj konferencja prasowa już po spotkaniu z, górnikiem, przepraszamy, z ruchem Chorzów Wynik nie rozczarował, zwłaszcza gdy spojrzyliśmy na przewagę, jaką sobie wypracowaliśmy. Ciężko pracowałem nad tym aspektem gry i przyniosło to oczekiwany skutek. Na, na pewno zasłużyliśmy na ten wynik, ale jakoś naszej gry stanowi powód do optymizmu. To nic przyjemnego. Pozostaje wyciągnąć wnioski, by stać się lepszymi, lepszymi piłkarzami. Zatem no już moi drodzy zapominamy. Zapominamy o tym spotkaniu, a tutaj proszę bardzo, taka jeszcze ciekawa informacja, Niko Kowacz, selekcjoner reprezentacji Chorwacji, ogląda w tym meczu Mario Magdicza, no to byłoby naprawdę bardzo fajnie, gdyby tutaj Mario Magdic zadebiutował w reprezentacji Chorwacji, no tutaj jako piłkarz Wisły Kraków, no tutaj grać w reprezentacji Chorwacji, bo takich gwiazd jak, jak Iwan Rakitic, jak Luka Modric, jak Mario Mandzukic, no to byłoby naprawdę coś wspaniałego dla tego młodego zawodnika, to jeszcze bardziej podniosłoby jego morale. No i tutaj Zatem tak wygląda Tabela po 17 kolejkach Gier, w następnej kolejce zmierzymy się Z Miedzią Legnica Lech zagra u siebie z Ruchem Legia zagra na własnym boisku z Krakowią Jagiellonia podejmie się Lechie, natomiast Korona Śląsk-Wrocław, to jest niemal cała kolejka Przed nami no i tutaj spójrzmy jeszcze na tabelę strzelców, Kiżniczenko na razie 13, e, Bramek, Jean Pivati e, z górnika 12, trafin Michał Erf Efir z miedzi 10, no i nasz Maciej Gajos 8, trafi czwarty miejsce w klasyfikacji strzelców, jeżeli chodzi o najlepiej asystujących zawodników, no to Michał Żyro na razie na czele tej klasyfikacji 8 asyst, Włodyka 7, Rybicki 6, Morawczyk również 6. Zawodnicy z najwyższymi, średnią, najwyższą średnią ocen to Arkadiusz Woźniak z Zagłębia, który ma średnią prawie 7,6, no naprawdę, bardzo dobry sezon rozgrywa napastnik, zagłębia Sergi Kiżniczenko również bardzo dobra średnia no i mnóstwo bramek strzela kazach, tak więc tutaj naprawdę wielki szacun dla tego zawodnika. Michał Żyro również bardzo wysoka ocena Jean, Piwati również, no tak więc tutaj nie ma wśród tych zawodników z najwyższą liczbą ocen nasz, z najlepszą średnią ocen naszych zawodników, no ale... Spójrzmy w ogóle, oczywiście jeszcze przydałoby się tutaj zrugać tych piłkarzy, którzy zagrali słabo w meczu z ruchem. Dajmy sobie kontynuuj, aby tutaj jakiś czas od tego spotkania nam upłynął. No i właśnie teraz czas tutaj jeszcze powołania tutaj 10 zawodników. Spójrzmy sobie może kto został powołany do reprezentacji z naszego zespołu. Zatem Mario Magdic, Chorwacja do lat 21, Przemysław Frankowski, Remingiusz Drasba i Krystian Kujawa, Polska do lat 21, no, Remigiusz Drazba to jest kolejny wychowany Wisły, który w przyszłości może być gwiazdą polskiej ekstraklasy. Przemysław Frank, Iwan Prelewicz, Serbia, Serbia do lat 21, również bardzo utalentowany piłkarz. Polska do lat 19, Dzisław Szczepański, no tutaj oczywiście nie ulega wątpliwości, Alan Gawlik również. Kolejny z naszych młodych chłopaków Adrian Kupiec, no tutaj również bardzo ciekawy napastnik. No i Maciej Szymczyk, który jest w obecnym sezonie wypożyczony do GKS-u. No i jeszcze reprezentant Albanii Hamdi Salihi. No tutaj spójrzmy, no jego atrybuty nawet w miarę upływu lat, bo ma już 32 lata, całkiem tutaj... Z Wcale nie spadają tutaj, tylko rzuty różne tutaj spadają, a aż trzy atrybuty idą w górę. No to rzadko się zdarza w przypadku takiego zawodnika. Raczej w przypadku tych starszych zawodników już te wszystkie atrybuty tutaj idą w dół, natomiast w przypadku Albańczyka wcale tak nie jest. No i tutaj jeszcze Adam Nawałka, powód reprezentacji Pawła Wszołka. Trudno coś zarzucić temu wyborowi. W Paweł Wszołek. tutaj to Tutaj to samo pytanie. Jakub Kosecki, no tutaj również nie będę się jakoś szczególnie o tym wypowiadał. E, dobra, jeszcze spójrzmy o, e, na to, co dzieje się w drużynie do, do lat 18. Tutaj e, jesteśmy na drugim miejscu w tabeli, zatem wyprzedzana nas zespół Okocińskiego Brzesko, który tutaj ma 42 punkty. My mamy 41, naj, w, w, nasz najgroźniejszy wydawałoby się rywal, Korona Kielce, 39. Tak więc tutaj e, na razie w czołówce nasza młodzieżówka, no i ma szansę na trzecie mistrzostwo e, z rzędu. No i dobra moi drodzy, to chyba wszystko co przygotowałem na dzisiaj. Zrzućmy oka jeszcze może na nasze finanse, jak one tutaj wyglądają. No mamy już ponad milion złotych na... Minusie, my już praktycznie 1,5 miliona złotych, no a nasza prognoza wynosi aż minus 9 milionów złotych, zatem będzie trzeba coś zrobić, aby troszkę ten budżet podreperować, być może w zimowym okienku transferowym kogoś, ewentualnie sprzedać kogoś, kto dużo zarabia, a mało gra. Spójrzmy tutaj, Semirski 45 tysięcy złotych, no ten piłkarz myślę później na sprzedaż, no bo ma już prawie 30 lat, no a tutaj naprawdę znakomicie póki co gra na... Pozycji ofensywnego pomocnika Mateusz Foch, tak więc tutaj Semisil zarabia mnóstwo pieniędzy. Również Jean Martial, gracz, który nie zawsze gra w pierwszym składzie, 42 tysiące złotych tygodniowo. A no, tak więc tutaj Timothy Kołodziejczak, którego sprawdziliśmy w tym sezonie, wcale nie jest zawodnikiem z najwyższą pensją. Salichi również spora pensja, Bartosz Salamon, Hołota, no to już mniejsza, Mario Magdic. No tutaj tu jest taka granica naprawdę tych wysokich bardzo pensji. No i niektórych z tych zawodników będzie trzeba sprzedać, aby tutaj zostawić się w klubowej kasie troszkę pieniędzy, aby to nie skończyło się tak jak poprzednio. Spójrzmy jeszcze jak wygląda status rozbudowy bazy młodzieżowej. Tutaj oczywiście jeszcze sporo czasu do tego do zakończenia tej właśnie operacji pozostało. 24 październik 2017 wtedy skończy się rozbudowa bazy. To będzie za około rok dopiero tak więc no jeszcze sporo sporo naprawdę czasu. No i cóż, jeszcze oczywiście zapowiedź naszego kolejnego spotkania, nasze kolejne spotkanie, może zobaczymy sobie tutaj, będzie to już oczywiście po przerwie, a nie, przepraszam, jeszcze przed przerwą zimową, zatem zobaczmy sobie może spotkania, o właśnie tutaj te dwa przed przerwą zimową, zatem Górnik Zabrze na wyjeździe i Krakowia, Derby Krakowa na własnym boisku, zatem... Te dwa spotkania, potem będzie przerwa zimowa, no i powrócimy do rozgrywek ekstraklasy 11 lutego na mecz bardzo ważny z Legią Warszawa. Dobra, moi drodzy, to wszystko, co przygotowałem dla Was dzisiaj. Bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka, no i zapraszamy już wkrótce na kolejne. Do zobaczenia i do usłyszenia. Na razie, trzymajcie się. Cześć.